To nie jest tak, że w Europie zwyciężyła prawica. To są wszystko nieprawda. Te wybory potwierdziły pozycję mainstreamu, a mainstream jest na przykład za Zielonym Ładem, którego konsekwencją jest zniszczenie, będzie zniszczenie przemysłu europejskiego. Czy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen dzisiaj jest skrajną prawicą, partią ekstremistyczną? Ja bym powiedział, że chyba jednak nie. Wskutek tych zmian, ja nie mówię specjalnie, nie używam słowa reform, bo to nie są reformy, no głos Polski będzie coraz mniej się liczył. Polska będzie miała coraz mniejszy wpływ na politykę Brukseli, a to na pewno nie jest dla nas korzystne. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Stanisław Kruszana-Barełkowski i zapraszam Państwa na rozmowę, komentarz powyborczy po wyborach do Europarlamentu z doktorem Krzysztofem Rakiem. Witam Pana serdecznie. Witam Pana, witam serdecznie Państwa i pozwolę sobie, ja przy każdej okazji występu korzystam, mam nadzieję, że Pan mi pozwoli, chciałem zareklamować książkę, którą napisałem wspólnie z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem o ostatnich 500 latach współpracy rosyjsko-niemieckiej. To już jest wydanie paperbackowe, bardzo Państwa zapraszam do zakupów i dziękuję za to, że już ten pierwszy nakład w twardej okładce Państwo wykupiliście. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za autopromocję i myślę, że mamy tych piekielnych sąsiadów oczywiście nadal i z perspektywy wyborów i wyników tych wyborów dzisiaj porozmawiamy, bo można powiedzieć, że w dwóch wiodących państwach europejskich, we Francji oraz w Niemczech, bardzo wyraźnie urosła, można powiedzieć, skrajna prawica. We Francji w sposób jednoznaczny partia Marine Le Pen wygrała wybory, a w Niemczech AfD uzyskała rekordowy wynik. Proszę powiedzieć, o czym nam to mówi i co możemy powiedzieć na przyszłość na podstawie tych wyników? To ja dwie korekty. Może zacznijmy od Francji. Czy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen dzisiaj jest skrajną prawicą, partią ekstremistyczną? No ja właśnie, bym powiedział, że chyba jednak nie i używanie tego typu sformułowania to jest korzystanie z pewnych, nieświadome korzystanie z pewnych metod PR-owskich przeciwników Marine Le Pen. Ta partia jednak coraz bardziej zbliża się do środka i właśnie dlatego, że nie ma tych skrajnie prawicowych, ekstremistycznych rysów, że ich się pozbywa, no dlatego rośnie. I dlatego jest zagrożeniem dla rządzącego establishmentu liberalno-lewicowego, a ten liberalno-lewicowy establishment nie ma innego, nie ma innej metody na walkę z konkurencją, z tą prawicową konkurencją, no jak właśnie porównywanie właśnie ich z faszystami, no bo to jest bardzo teraz modne, wręcz w polityce francuskiej zaczyna się stawiać pewne junktim pomiędzy Zjednoczeniem Narodowym a rządami Vichy, kolaboracją z Hitlerem. To jest dla historyka, to jest głupie, ale no to niestety dla dużej części społeczeństwa jest przekonywujące. I teraz przejdę do Niemiec, bo to jest moim zdaniem kolejny mit, że AfD wygrała wybory. To jest nieprawda. AfD, przypomnijmy, osiągnęła wynik 15,9%. Prawdą jest, że są drugą dzisiaj partią w Niemczech, ale gdy cofniemy się o pół roku, 5-6 miesięcy, to przypomnijmy, AfD była na fali wznoszącej.
sięgała i to był szczyt jej wyników, jeśli idzie o badanie opinii publicznej, sięgała 22-23% i rzeczywiście trend pokazywał, że może dojść nawet do 30%, a na terenie byłej NRD łatwo przekraczała te 30%. Nawet mówiła się, że w zbliżających się wyborach landowych w jednym z landów może osiągnąć większość i samodzielnie tworzyć rząd landowy i to byłaby rzeczywiście rewolucja. Tymczasem, no właśnie, sprytna polityka i propaganda, a właściwie propaganda i public relations, kampania wizerunkowa rządzącego liberalno-lewicowego establishmentu wmówiła Niemcom, że to jest, no właśnie, to jest ten sam numer, partia faszystowska, prorosyjska, no i ta kampania w swoim szczycie spowodowała dosyć poważne demonstracje antyewdowskie w Niemczech i ta kampania okazała się ogromnym sukcesem, gdyż ten trend wznoszący został zamieniony w trend spadkowy AfD i AfD zaczęło spadać. Dzisiaj obserwujemy trend spadkowy i dlatego nie powyżej 20% osiągnęła AfD, a osiągnęła 15,9%. Tak więc o sukcesie moim zdaniem mowy być nie może, bo AfD utrzymuje ten trend spadkowy i ja nie widzę w polityce AfD pomysłu na to, jak ten trend spadkowy zatrzymać. Tak więc moim zdaniem o zwycięstwie nie może być mowy. Partią rządzącego establishmentu udało się ten trend zwyżkowy wyhamować. Oczywiście problem jest taki, że te partie rządzące, dwie główne partie rządzące osiągnęły jeszcze gorszy wynik niż AfD, bo socjaldemokraci, którzy są główną siłą w gabinecie federalnym i mają swojego kanclerza Olafa Scholza, osiągnęli 13,9%. Natomiast Zieloni, druga główna partia, 12,9%. No to jest bardzo małe, ale inna partia establishmentowa, czyli CDU-CSU, no osiągnęła 30%. W tym sensie ten establishment rządzący w Niemczech utrzymał swoje pozycje, tak więc nie można mówić o sukcesie antyestablishmentowej AfD, raczej o pewnym regresie. Okej, w Niemczech rzeczywiście, a we Francji, bo jednak przecież Macron podjął dosyć wyraziste kroki po to, żeby mimo wszystko wydaje się, żeby utrzymać władzę, czyli przed terminowych wyborów. Czy to także nie, czy to nie jest zmiana, czy to nie jest jednak kluczowy krok? Zobaczymy, jak te wybory się, te wybory są pod koniec chyba 30 czerwca, tak jest, będzie pierwsza tura. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Oczywiście, tu mamy 30%, pewne zwycięstwo, no tylko ja też nie widzę jakiejś specjalnej zaskoczenia, specjalnego zwycięstwa, bo jakby badania opinii publicznej pokazywały, że Zjednoczenie Narodowe będzie miało 30%, a partia prezydenta Macrona, Renesans, będzie miało połowę tych głosów. No i tak się stało. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Partia Macrona od dawna, już od początku jego drugiej kadencji ma problemy. Spadek popularności. No i oczywiście jest pytanie takie, bo przełom będzie w tym momencie, gdy tak naprawdę uda się Marine Le Pen osiągnąć 50%
plus jeden posłów zgromadzenia w Zgromadzeniu Narodowym. To będzie sukces. No ale no tego, na ten sukces musimy jeszcze poczekać, bowiem mamy w polityce francuskiej no, bardzo poważne przetasowania, z którymi w ogóle Macron się nie liczył. Po pierwsze, nie przewidywał, że te cztery partie lewicowe tak szybko porozumieją się i stworzą sojusz wyborczy. Też chyba się nie spodziewał wolty dokonanej przez przewodniczącego, no to nie do końca wolty, tak, no ale jeśli idzie o politykę francuską, to jest przełom, tak, że przewodniczący partii postgolistowskiej Ciotti zadeklarował chęć wejścia w sojusz z Marine Le Pen. To jest rzeczywiście wydarzenie przełomowe, bo ono oznacza, że no po prostu ta partia, która do tej pory była partią, która nie miała zdolności salonowej, że tak powiem, weszła na te salony. I to, co mówi Ciotti, ta chęć części przynajmniej partii republikańskiej do utworzenia sojuszu przed wyborami z Zjednoczeniem Narodowym, to jest kolejny dowód, że to nie jest żadna partia już ekstremistyczna, tak? Że ta partia przekształca się, będzie wchodziła do tego rządzącego establishmentu, ale żeby wejść do tego establishmentu, ona musiała te rysy ekstremistyczne, skrajnie prawicowe, no wygładzić, tak? I tutaj widzimy dwie różne strategie na przykładzie Niemiec i Francji. Na przykładzie Niemiec widzimy, że ta partia, która próbuje konkurować z establishmentem liberalno-lewicowym, czy centrowo-lewicowym, tak? Myślę tutaj AfD. Ta partia jest wypychana, jest otoczona kordonem sanitarnym, a najwyraźniej we Francji mamy początki innej strategii rządzącego establishmentu, mianowicie stopniowej kooptacji, bo to jest druga możliwa strategia. No i ten ruch ze strony przywódcy republikanów o tym by świadczył, no ale dzisiaj, mimo że już jest do tych wyborów bardzo blisko, nikt nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, jak te wybory się skończą, bo wybory we Francji różnią się od wyborów w Polsce, tak? Tam we Francji są JOW-y i wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób prawica francuska się porozumie, czyli czy dojdzie w końcu do porozumienia Republikanie, Zjednoczenie Narodowe i partia Zemura. To nie jest proste, no bo to oznacza, że oni muszą poblokować się razem wspólnie w tych okręgów i wystawić wspólnych kandydatów, bądź nie wystawiać jako konkurencja kandydatów. To nie będzie proste, tym bardziej, że zarówno w partii Zemura, jak w Republikanach są przeciwnicy porozumienia z Marine Le Pen. Tak więc no to we Francji czeka nas ciekawy czas i to się będzie, to układanie, ta układanka wyborcza no będzie trwała dosłownie do ostatniej chwili, no bo takie porozumienie we wszystkich okręgach wyborczych jest trudne i poukładanie tych list tak, żeby w tych jednomandatowych okręgach wyborczych te trzy partie osiągnęły większość. Okej, no to w takim razie, jeżeli partia Marine Le Pen, można powiedzieć, tak jak pan doktor powiedział, wygładza się, przestaje być partią o takim bardziej skrajnym charakterze, to w takim razie jaką tą partią jest tak naprawdę? Jakich poglądach, jakich ideach, czego możemy się po prostu spodziewać, jeżeli przechodzi w taki, można powiedzieć, pewną ewolucję? Do czego to może doprowadzić?
No, nie jest to na pewno taka partia prawicowo-konserwatywna. Ten konserwatyzm, do którego my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, no, różni się w sposób istotny. No, na przykład w kwestiach obyczajowych, na przykład stosunek do LGBT jest zupełnie inny. Ja sądzę, że strategia Marine Le Pen będzie oparta, i to już tak chyba widać też w francuskiej prawicy, no będzie oparta na akcentowaniu, nie na jakimś rozbudowanym programie wyborczym. Wiadomo, że wyborcy są w stanie zrozumieć program 2-3-punktowy i więcej nie ma sensu im przedstawiać, bo tylko się im kociokwik w głowach zrobi i spowoduje to, że zaczną wątpić w sens głosowania na taką partię. Sądzę, że Marine Le Pen zagra bardzo mocno kartą antyimigracką. I to będzie klucz do sukcesu, bo to jest jakby główne spoiwo jej i prawicowego elektoratu. No i to jest jeden z podstawowych problemów nie tylko politycznych, ale społecznych Francji. Z imigrantami są związane kwestie bezpieczeństwa. Już Le Pen mówiła o tym, że no tutaj trzeba będzie zrobić z imigrantami porządek, że powinni być odsyłani do miejsc, z których przybyli. No i wokół kwestii test jakby dla Le Pen, dla Le Penistów, tak? No bo to jeszcze jest, jej ojciec był kiedyś przewodniczącym tej partii. Kwestia imigrancka jest kluczowa. Ona chyba jest rzeczywiście kluczowa dla polityki dziś francuskiej. Na pewno najbardziej nośna i wokół tego programu, nazwijmy to tak, antyimigranckiego, ale też no, on też będzie taki w pewne, te kanty też będą na pewno wygładzane, ale wokół tego, wokół kwestii imigracji i generalnie kwestii społecznych, tak, będzie się toczyła dyskusja. No, jaka to jest partia? No, dzisiaj ten podział na klasyczną prawicę i lewicę nie jest taki prosty. Proszę? Oczywiście. Nie jest miarodajny, to oczywiście. Nie jest miarodajny. Tym bardziej, że no te kampanie dzisiejsze, one są prowadzone raczej wokół właśnie takich najbardziej chwytliwych haseł. To nie jest, te partie nie mają, nie są wybudowane na pewnych całościowych konceptach ideologicznych, prawda? Dlatego trudno jest tak powiedzieć, czy to jest prawica, lewica. No, te same problemy mamy z polityką polską, te same problemy mamy z polityką niemiecką. Jak ja słyszę, że partia CDU jest partią prawicowo-konserwatywną, to mnie śmiech bierze, bo to jest w Niemczech, tak? Bo to jest nieprawda. No. Dlatego jak mówię o establishmencie centrowo-liberalnym czy centrowo-liberalno, lewicowym, no to do tego establishmentu włączam również CDU. Na pewno CDU, no bo z CSU może być trochę ta pewna różnica. Te granice ideowe są dzisiaj bardzo płynne i one niewiele nam, moim zdaniem, w polityce wyjaśniają. Trzeba się skupić na tych głównych punktach, bo te partie są bardziej nastawione mniej na ideologię, bardziej na propagandę, na public relations, bardziej na kreowanie takiego wizerunku, który w danym momencie podoba się społeczeństwu i jest atrakcyjny dla społeczeństwa. No to jest już typowy marketing polityczny. Tak, dokładnie. I zahaczając już o te konkretne kwestie, wydaje mi się, że w Niemczech oprócz kwestii antyimigranckich, które podnosiła AfD, także kwestie energetyczne, transformacji energetycznej, które w Unii Europejskiej są niezwykle drogie, były podnoszone przede wszystkim przez partię Scholza, ale także chociażby przez Zielonych, które mimo wszystko straciły najwięcej, AfD zyskała. I teraz pytanie, czy te zjawiska antyimigranckie, transformacji energetycznej, które w Unii Europejskiej są mainstreamem,
czy ze względu na te wyniki wyborcze nie zostanie przeprowadzona jakaś refleksja, że może trzeba iść w innym kierunku, bo to się wyborcom nie podoba? Moim zdaniem nie, bo to jest jakiś mit, że wyborcy zaprotestowali przeciwko mainstreamowi. Przypomnijmy, w Parlamencie Europejskim rządziły trzy partie, chadecy, socjaldemokraci i liberałowie, i w gruncie rzeczy one straciły kilkanaście chyba głosów, bo chadecy zdobyli około 10 głosów więcej, a te dwie następne partie straciły dwadzieścia parę głosów. To jakoś jest tak, czyli de facto mainstream dostał poparcie. To nie jest tak, że w Europie zwyciężyła prawica. To są wszystko nieprawda. Te wybory potwierdziły pozycję mainstreamu, a mainstream jest na przykład za Zielonym Ładem, którego konsekwencją jest zniszczenie przemysłu europejskiego ze względu na cenę energii, a po drodze również zniszczenie europejskiego rolnictwa. Ludzie wypowiedzieli się za kontynuacją tej polityki, no bo tu się nic nie zmieniło. My znowu dajemy się nabrać właśnie propagandzie partii głównego nurtu, które dla utrzymania władzy i odciągnięcia uwagi społecznej od rzeczywistych problemów, no to jest właśnie droga energia, która ma skutki zarówno dla gospodarstw domowych, bo to każdy z nas będzie płacił więcej, i dla przemysłu, czyli też również dla konsumpcji. Zamiast skupić uwagę na tym, skupia się uwagę na grożącym nam faszyzmie i agenturze rosyjskiej. No proszę zobaczyć, to jest ten koncept, i ten koncept, zastosowanie tego konceptu okazało się sukcesem, bo ludzie zamiast głosować zgodnie ze swoim interesem, no bo nikt normalny nie będzie głosował na podwyżki cen prądu, na likwidację, na podrożenie aut, bo będziemy musieli rezygnować z aut spalinowych na rzecz aut elektrycznych, etc., etc., etc. My się skupiamy na tym rzekomo zagrażającym Europie faszyzmowi i agenturze rosyjskiej, a tutaj takiego, wynik wyborów przecież pokazuje, że takiego zagrożenia nie ma. Będzie rządził nami następne lata ten sam establishment, ten sam układ partyjny. Okej, no bo rzeczywiście wyniki wskazują na to, że obecna koalicja chadeków, socjalistów, liberałów nadal ma większość, z minimalnym spadkiem, ale nadal jest ta większość. Ale pytanie, czy te wyniki nie mówią nam o pewnym procesie, trendzie, który będzie obserwowalny w dalszej przyszłości, bo tak jak pan doktor sam stwierdził, na tej narracji PR-owej, faszystowskiej, ona jest trochę oderwana od problemów przeciętnego Niemca, Francuza, który potencjalnie będzie musiał teraz płacić znacznie więcej za cenę energii. Więc pytanie, czy nie jest to w krótkim terminie opłacalne i czy to nie pójdzie jeszcze dalej, aż w końcu ten mainstream dostanie czerwoną kartkę. W tym momencie można powiedzieć, że został żółtą. No nie, no moim zdaniem nie można powiedzieć, że dostał żółtą, kiedy utracił kilkanaście głosów, rządzi swobodnie, jeśli idzie o parlament, to będzie rządził ze swobodnym zapasem. Ten zapas jeszcze gwarantuje mu partia Zielonych, która nie wchodzi, czy frakcja Zielonych, która nie wchodzi do tego układu. Jeszcze są Zieloni, gdzieś około 50 miejsc, to jakby ten establishment europejski swobodnie potwierdził swoją, moim zdaniem, przewagę. Pan pyta, jak długo tak można? To jest, ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
pamiętajmy o tym, czego dowodem są te wybory, że politycy dziś są bardzo sprawni w kreowaniu problemów zastępczych. Polityka dziś, no nie tylko dziś, tak, bo to jest związane w ogóle z mass mediami, a to tak już jest, te mass media to są od 100 lat, od momentu, kiedy zaczęto wykorzystywać radio, tak, do komunikacji społecznej. No, te metody się rozwijają, one są bardzo skuteczne i to zależy tylko od inwencji tego establishmentu rządzącego, jak długo i jak skutecznie uda się manipulować opinią publiczną. Nie wierzę w coś takiego, że moment, w którym społeczeństwo zacznie dostrzegać, że jest taka granica, tak, w którym społeczeństwo nagle zaczyna dostrzegać prawdę i zmienia swoje zdanie i preferencje wyborcze. To są o wiele bardziej skomplikowane procesy społeczne. Mówimy o świadomości społecznej, nie świadomości jednostkowej, tylko świadomości społecznej. Tutaj moglibyśmy sięgać do Hegla i Marksa i filozofów, którzy wskazywali na bardzo skomplikowane działanie tutaj tych mechanizmów. Krótko mówiąc, moim zdaniem można manipulować, znaczy nie ma trudno jest wskazać na ograniczenia związane z manipulowaniem społeczeństwem przez polityków. Polityka w dużej mierze polega na manipulacji. Oczywiście, tylko teraz pytanie, którzy aktorzy wykorzystują jakie argumenty? No i idąc Marksem, że tak powiem, by to określa świadomość i pytanie, czy te kwestie, o których... Tutaj ja cenię Marksa jako filozofa społecznego, ale no właśnie to nie jest takie... My jesteśmy przyzwyczajeni, nawet konserwatyści wierzący w Pana Boga są bardzo często uważają, że to jest stwierdzenie prawdziwe, że byt określa świadomość. Ale zwróćmy uwagę, co Marks powiedział, to byt społeczny określa naszą świadomość. W gruncie rzeczy nasza świadomość, Pana, moja, jest w tyle od tego, co się, od tych procesów, które się dzieją w świadomości społecznej. Innymi słowy, świadomość społeczna jest bardzo trudno sterowalna, tak? Ja nie wiem, w którą stronę to jest teraz argument, ale ja na pewno... Wchodząc na grunt filozofii, to obawiam się, że polegniemy. Ja jestem filozofem z wykształcenia, ale wiem, że na pewno to nie jest takie proste, tak? Że nawet przy nawet przy pauperyzacji społecznej daje się sterować ludźmi w określonym kierunku i dowód na to, to jest właśnie w Niemczech, bo w Niemczech mamy ewidentną pauperyzację społeczną, a jak powiedziałem, ta pauperyzacja społeczna była głównym argumentem dla wzrostu FDP, a udało się właśnie w Niemczech przekierować uwagę opinii publicznej z tych problemów na problem faszyzmu i agentury rosyjskiej. No i FDP w ciągu ostatnich 4-5 miesięcy zaczęło poparcie spadać. Czyli to jest akurat to, co się stało w Niemczech. To obala tezę Marksa. To jest ten przykład, który pokazuje, że nie można tego traktować jako prawo. Takie zależności zachodzą, ale nie w sposób konieczny. To może prawda. Tak. O.
To jest na pewno interesująca odpowiedź, tylko pytanie, czy to nie jest po prostu jakiś wycinek procesu, który obserwujemy w tym momencie, a czy za 5 lat, jak się spotkamy, porozmawiamy, nie powiemy, ok, faktycznie wzrost AFPD w tym czasie mówił nam o tym, że za kolejne parę lat już będzie wiodącą siłą. Hegel powiedział, jak jesteśmy w tym wątku, Hegel powiedział, jesteśmy w tym wątku filozoficznym, sowa Minerwy wylatuje o zmroku. To znaczy, że zaczynamy rozumieć procesy społeczne i ewolucję świadomości społecznej dopiero po zakończeniu się pewnego etapu tego procesu, tak? Że nigdy w trakcie, a my teraz komentujemy to, co jest dzisiaj, teraz, w trakcie, nigdy nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Za 5 lat ma pan rację, jeśli pewien etap w ciągu 5 lat rozwoju społecznego w Europie się dokona, społeczno-politycznego, my będziemy wtedy mądrzy, bo sowa Minerwy wylatuje o zmroku. Jak się spotkamy za 5 lat, bardzo chętnie się z panem spotkam, to możemy podyskutować, na ile nasz sposób rozumienia rzeczywistości społecznej w Polsce, w Niemczech, Francji, w Europie był właściwy, bo wtedy, ja sądzę, za 5 lat już coś będziemy więcej rozumieli. Ale dzisiaj nie ma mocnych. Ja się tutaj z Heglem, a również z Marksem, bo to Marks to przekonanie też przejął, że no właśnie my zaczynamy procesy społeczne rozumieć post factum, a nie w trakcie ich trwania. To na pewno. Czy mi chodziło tylko o to, że ja mówię, że potencjalnie to, co się dzieje teraz, może przynieść taki skutek i ja o nim mówię już teraz, a pan doktor tylko zatrzymuje się na momencie o tym, że teraz jest tak, jak jest. Większość w Parlamencie Europejskim się nie zmienia. W Niemczech mainstream pozostaje... Nie. Pan sugeruje, że wie pan, w jakim kierunku będzie ewoluowała rzeczywistość społeczna. Ja mówię, że nie jestem w stanie tego powiedzieć i pokazuję i staram się pokazywać panu, że są różne alternatywy. No to powiedzmy tą alternatywę dopowiedzmy do końca, że establishment, który rządzi, ten centrolewicowo-liberalny, mając zasoby, które posiada, on posiada bardzo duże zasoby, będzie w stanie następne 5 lat skutecznie przekonywać do swoich racji. O tak bardzo powiedziałem to ostrożnie. Ostrożnie społeczeństwo, a kto chce powiedzieć nieostrożnie, że będzie w stanie skutecznie manipulować. Tego nie możemy wykluczyć, prawda? Owszem. Mamy 2 tezy. Za 5 lat spotykamy się. Pan powie, pan jest bliższy tezy, że społeczeństwo się zacznie myśleć o swoich tych codziennych interesach. Ja powiedzmy, że postawię, że społeczeństwo nadal będzie manipulowane. Nie jestem w stanie powiedzieć, która teza. Nie postawiłbym, tak, krótko mówiąc tak, na żadną z nich nie postawiłbym dzisiaj pieniędzy. Dobrze, rozumiem. No to wracając do kwestii jeszcze bardziej przyziemnych, bo wydaje mi się, że troszeczkę mało wyczerpaliśmy wątek tych przyspieszonych wyborów we Francji. Co chce osiągnąć Macron i co potencjalnie mogą one przynieść? Ponownie heglowsko, no, nie będziemy przewidywać dokładnie wyników, ale o czym nam mówi dokładnie ten proces? Że one w ogóle się... To już chyba będą tylko 3 tygodnie, to już ten czas się zbliża. Tu nie musimy czekać latami. To w niedługim czasie wszystko okaże się jasne. Co gra Macron? Moim zdaniem Macron stara się nie dopuścić, żeby jego następczynią była Marine Le Pen. No to jest akurat proste, tak? Czy on ma z góry przemyślaną strategię? Moim zdaniem nie, no bo on sam nie jest w stanie przewidzieć wyniku wyborów.
ma mocną pozycję jako prezydent Francji, bo ten prezydent Francji ma bardzo mocną pozycję i jego kłopoty zaczną się dopiero w tym momencie, gdy Marine Le Pen bądź koalicja partii kierowana przez Marine Le Pen zdobędzie większość w Zgromadzeniu Narodowym. O, do tego dzisiejszej perspektywy do tego jest bardzo daleko, a ja bym powiedział tak, w momencie, kiedy Macron to powiedział, to było ładnych kilka dni temu, było jeszcze dalej, tak? Bo wydawało się, że Macronowi uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że scena polityczna we Francji będzie jeszcze bardziej się zdefragmentyzuje, tak? To znaczy, że nie uda się lewicy stworzyć wspólnego sojuszu. No i tu, kurczę, tu już się przeliczył, no tak widzimy, jak to w polityce jest trudno, no bo mamy ten, wszystko wskazuje, zapowiedzi liderów mówią o tym, że te cztery partie lewicowe we Francji zawarły sojusz. Wydawało mu się, że przekabaci partię postgolistowską na swoją stronę. Tu też jest problem, jak mówiliśmy, bo przewodniczący republikanów Ciotti opowiedział się za budowaniem sojuszu z Le Pen, a nie z Macronem. Partii republikańskiej grozi rozpad. Wiele wskazuje na to, że jednak dojdzie do jakiegoś bloku prawicowego. No i to jest wszystko niekorzystne z jego punktu widzenia, bo on liczył na to, że nowy parlament będzie bardzo silnie podzielony, że jego partia Renesans nie liczył moim zdaniem, że osiągnie zwycięstwo, bo to widać, że to jest formacja spadkowa, co pokazały wybory, ale że mając konstytucyjnie silną pozycję jako prezydent, a to jest rzeczywiście francuski prezydent jest, no ma niezwykłą pozycję, będzie mógł w stanie zarządzać rządem, nawet rządem mniejszościowym, wyłonionym przez skonfliktowany i sfragmentaryzowany parlament. No i teraz widzimy, nie minął tydzień od, ile minęło, tak? Pięć dni minęło od tej decyzji, no i widzimy, że to się wszystko rozwija trochę innym kierunku, bo na dzisiaj, ja to mówię 13 czerwca, dzisiaj jest, na dzisiaj wiele wskazuje, że te nadzieje i kalkulacje Macrona nie spełnią się. No ale jest pytanie, czy uda się stworzyć, czy Marine Le Pen będzie po wyborach dysponowała większością głosów, bo wtedy no w tej tradycji francuskiej musiałoby dojść do koabitacji. No i wtedy zaczną się problemy, ale nawet w tej sytuacji no można sobie pomyśleć takie scenariusze, w których Macron wcale nie musi być przegranym. Rząd prawicowy no będzie musiał sprostać no, bardzo poważnym problemom, rozwiązaniu bardzo poważnych problemów społecznych. Pytanie jest, czy będzie to w stanie. Macron będzie na pewno wkładał kij w szprychy i wtedy Macron, nawet przy tym najgorszym dla niego scenariuszu, wtedy Macron będzie grał grę tak zwaną im gorzej, tym lepiej, czyli będzie grał na kompromitację prawicy. No i może, a ma jeszcze czas, bo jeśli, no powiedzmy tak, będzie mógł po roku
rozwiązać parlament po roku działalności tego rządu. Czyli a to, że się nowemu rządowi nie uda, jest to wielce prawdopodobne, no bo to są ludzie, którzy, znaczy w większości Zjednoczenie Narodowe, no Francją nie rządziło, będzie musiało też rządzić przeciwko aparatowi biurokratycznego, to będzie bardzo trudne. Tak więc to jest, jak to się mówi, ten ruch Macrona to jest taki zagranie, taką w piłce nożnej to jest tak zwana laga, tak? Czyli Macron kopnął piłkę na drugą stronę boiska, no i zobaczy, co się dalej stanie, tak? I wierzy w to, że jego drużyna, że będzie w stanie zapanować nad tą sytuacją, bo gdyby tego nie zrobił, to przeczuwał, że następnym, jeśli by tego nie zrobił, tak, to w jego ocenie jego następcą byłaby Marine Le Pen, czyli no jednak doszłoby do zmiany, poważnej zmiany na francuskiej scenie politycznej. Dobrze, to ostatnie pytanie odnosi się do sytuacji w Polsce, ale z perspektywy tego, o czym powiedzieliśmy, czyli czy to, że w mainstream pozostał taki, jaki pozostał, taki, jaki jest, czy wyniki we Francji, w Niemczech, czy cokolwiek dla nas zmienią, czy będzie wszystko tak jak po staremu? Wyniki, moim zdaniem, wyniki wyborów w Niemczech, mówimy o jesieni 2025 roku, wiele nie zmienią, bo należy się spodziewać, że to będzie jakaś wariacja koalicyjna wypływająca z tego układu, który jest. AfD moim zdaniem do władzy nie dojdzie. Przynajmniej na dzień dzisiejszy to możemy powiedzieć. Rzeczywiście mogą się jakieś cuda w polityce, się zawsze zdarzają jakieś cuda, to wszystko jest możliwe, ale mówimy dzisiaj. Jesteśmy w czerwcu 2024 roku. Czyli w Niemczech, jeśli dojdzie do zmiany, no to będzie rządziła koalicja pod przewodnictwem, na dzień dzisiejszy pod przewodnictwem CDU-CSU, bo to jest dzisiaj pierwsza partia w Niemczech, niemieccy HDC, ona ma dwukrotnie większą przewagę nad następną partią, jaką jest AfD, i dwukrotnie większą przewagę nad, przeszło dwukrotnie większą przewagę nad czerwonymi, czyli socjaldemokratami, i zielonymi. I tak to jest. HDC-y mają pełną zdolność koalicyjną z każdą z tych partii establishmentowych i ten wynik wyborów tych mniejszych partii okaże się, z kim wejdą w układ. Dla nas nie będzie to tutaj żadnej zmiany, bo tak polityka będzie, polityka europejska i polityka wobec Polski będzie kontynuowana. Ewentualnie dojdzie do pewnych korekt, ale to jest korekt. Na pewno nikt w Niemczech nie wycofa się z Zielonego Ładu, co by nas na przykład najbardziej interesowało. To będą pewne korekty, to znaczy pewna zmiana planów, wydłużenie etapów osiągnięcia poszczególnych celów klimatycznych. Nic więcej. Być może przed wyborami tych korekt, znaczy być może, chyba raczej na pewno przed wyborami dokona jeszcze ten obecny rząd, żeby poprawić trochę swój standing. Z Francją jest trochę inaczej. Z Francją jest rzeczywiście trochę inaczej, bo musimy pamiętać, że Le Pen, mimo że zbliża się do centrum, to na pewno nie jest zwolennikiem tego majdrowania przy instytucjach europejskich i nie jest zwolennikiem tych planów, które gdzieś tam są przygotowywane w Brukseli, mających na celu
ograniczenie kompetencji państw, dalsze ograniczenie kompetencji państw narodowych i dojście do władzy Le Pen na pewno odłożyłoby na jakiś czas te dążenia do zmiany układu w instytucjach europejskich i zahamowałoby realizację tych pomysłów. Tutaj widzę jakąś zmianę, bo to byłaby też zmiana ważna dla nas, bo no dla nas te zmiany są niekorzystne, no bo wskutek tych, to nie ulega w ogóle najmniejszej dyskusji przecież, tak, wskutek tych zmian, ja nie mówię specjalnie, nie używam słowa reform, bo to nie są reformy, no głos Polski będzie coraz mniej się liczył, Polska będzie miała coraz mniejszy wpływ na politykę Brukseli, a to na pewno nie jest dla nas korzystne, bo nikt za nas nie będzie dbał o realizację naszych interesów. Ci, którzy w to wierzą, są naiwni, no bądź mówią to w złej wierze. To tak bym tutaj to widział, że ewentualne dojście do władzy Le Pen skomplikuje ten układ kontynentalny, dla którego ważnym odniesieniem jest oś. Ona słabnie, ona jest w kryzysie, no ale ona jednak istnieje. Myślę tutaj o osi Berlin-Paryż. A ona jest dla nas niekorzystna, na pewno, no bo te dwa państwa dominują politykę europejską właśnie kosztem państw średnich, państw małych. Dobrze, no to tym akcentem musimy zakończyć ze względu na upływający czas. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Tak, polecam jeszcze raz książkę. Bardzo polecam, zapraszam państwa do zakupu mojej i profesora Grzegorza Kucharczyka książki Piekielni sąsiedzi. Tam część tych kwestii, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest również poruszona. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.